Między drzewami, podcast o lesie i o ludziach. Zapraszam, Paulina Król. Dzień dobry, witajcie Między drzewami. Ja jestem Paulina i dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z profesorem Krzysztofem Anuszem z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o żubrach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Żubrów w Polsce jest przeszło 2200 osobników, co jest liczbą naprawdę napawającą dumą, bo jest to nasz taki skarb narodowy. Jednak y, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność za to zwierzę i za, cały, za całą populację. Y, nie tak dawno temu, po 12 stycznia, y, generalny dyrektor ochrony środowiska wydał zgodę, na wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie na odstrzał do 40 osobników żubra, bytujących w Bieszczadach, a konkretnie w, Bali, w Baligrodzie, które mają objawy pokazujące nas zarażenie chorobą, która się nazywa Telazioza. Czy, czy może Pan Profesor troszkę bliżej o tym nam opowiedzieć? No więc rzeczywiście mamy olbrzymią odpowiedzialność za nasze żubry. Myśmy podjęli tą odpowiedzialność, czy nasi poprzednicy no już wiele lat temu. Przypominam, że te 2200 żubrów wywodzi się z kilkunastu żubrów, które przetrwały różne koleje losu w zwierzyńcach, ogrodach zoologicznych i to była ogromna praca, często przerywana różnymi zakażeniami, że już wykonana praca, więcej żubrów, a nagle wchodzi Zakażenie, i niestety żubry giną. Kilkukrotnie na nowo rozpoczynano restytucję żubra, czyli jak gdyby odnowienie gatunku. Myśmy ten gatunek z całkowitej z całkowitego prawie niebytu odnowili dla świata, dla Europy, bo to jest żubr europejski. Mówimy o żubrze europejskim. W związku z tym to jest olbrzymia odpowiedzialność, i my musimy w sposób czynny bronić tego gatunku. To jest oczywiście cały czas gatunek zagrożony, zagrożony wyginięciem. Spośród tych mamy na świecie ponad 8,5 8 tysiąca żubrów, z tego około 2300 nawet w tej chwili to są żubry polskie. Tym bardziej musimy je czynnie bronić. Co jakiś czas mamy bardzo duże wyzwania i pojawiło się nowe wyzwanie. To jest telazjoza u żubrów. Ona występu, występowała czy występuje w różnych ośrodkach przebywania żubrów, czy też hodowli żubrów na terenie Polski, ale na terenie Bieszczad zachodnich wystąpiła z olbrzymim natężeniem. W tej chwili mamy stwierdzonych. Czy też obejrzanych dokładnie. A to nie jest takie łatwe w przypadku zwierzęcia wolnożyjącego, czy też jak popularnie się nazywa takie zwierzę, zwierzęcia dzikiego. Yy, mamy takich żubrów z bardzo zaawansowanymi zmianami związanymi z telaziozą. Yy, 40 sztuk, 40, 40 osobników, bo tak należałoby bardziej poprawnie yy, mówić. No i jest decyzja na ich yy, odstrzelenie, wyeliminowanie. No niestety yy, muszę użyć tego słowa odstrzelenie, bo tak to się odbywa. I od razu powiem, że to jest najlepsza z możliwych decyzji. Nie mamy możliwości leczenia tej choroby u żubrów dzikich. Bardzo ciężkie możliwości także u żubrów w zagrodach, bo to wbrew pozorom nie są zwierzęta no, oswojone czy, czy bliskie człowiekowi. One żubr nigdy nie dał się oswoić, jego... Zachowania są takie, że nawet jeśli jest blisko z człowiekiem, czyli to są te hodowle zagrodowe, pokazowe i tak dalej, to zawsze on jest zwierzęciem dzikim i tam też trudne, trudno, trudno dojść do tego zwierzęcia i w sposób konsekwentny leczyć y, przynajmniej pewne, pewne schorzenia. No te nie jesteśmy w stanie u żubru wolno żyjących y, leczyć. W ogóle na telaziozę są środki i u bydła, takie środki zadawane do gałki ocznej, bo to jest choroba gałki ocznej. Później oczywiście w stadiach bardziej zaawansowanych jest to schorzenie już ogólne. Żubr cierpi i różne, różne wykazuje objawy nie tylko związane z samym uszkodzeniem gałki ocznej, czy wręcz ślepotą, bo to jest ten ostateczny stadium samych tych objawów, dotyczą, objawów dotyczących oczu. Przyczyną telazjozy jest nicień, taki robak, nicień, który należy do rodzaju telazja, no to jest ta nomenklatura, nazewnictwa tych różnych czynników pasożytniczych i to jest rodzaj telazja. Niezwykle groźny czynnik etiologiczny właśnie telazjozy. Czynnik etiologiczny, czyli przyczyna, ten czynnik, który wywołuje telazjozę, a jego ta, te największe zagrożenie polega na tym, że w bardzo specyficzny i przebiegły sposób szerzy się w populacji zwierząt, szczególnie wtedy tych zwierząt, które żyją jednak w pewnych stadach, w pewnym zagęszczeniu. A żubr jest takim zwierzęciem, takie stada liczą w przestrzeni leśnej kilkanaście osobników, takie idealnie sform sformowane. Na terenach otwartych około 20 paru osobników, no ale my mamy mm, bardzo dużo żubrów w Bieszczadach. Ponad 600. Tak, a powinniśmy wedle wszelkich badań dotyczących tak zwanej, też użyję tutaj sformułowania na razie fachowego, pojemności ekologicznej, powinniśmy tam mieć no maksymalnie 400 żubrów. Czyli to jest przekroczenie o jakieś 50% tej pojemności ekologicznej. Co to jest ta pojemność ekologiczna? Żubr musi jeść. On zjada dziennie osobnik 50-60 tak. kg różnych roślin, gałęzi, kory, różnych takich rzeczy. To jest oczywiście też, jeżeli tych żubrów jest odpowiednia liczba, to nie jest problem. Przyroda sobie z tym radzi mhm. i on żyje w pewnej symbiozie z przyrodą. Jeśli to jest jednak zbyt duże zagęszczenie w środowisku występują no takie nieodwracalne straty, jest to, jest to problem. Poza tym duże zagęszczenie, zbyt duże zagęszczenie zwierząt na określonej powierzchni terenu prowadzi do bardzo bliskich kontaktów i w ogóle bardzo łatwego przenoszenia wszelkich czynników zakaźnych z żubra na żubra, nie tylko tych pasożytniczych, mówimy teraz o nicieniu Telazja, ale również innych, bakteryjnych, wirusowych. To jest olbrzymie. Żbica. oczywiście, to, jest, to, są, to, są, to są zagrożenia. Czyli zagęszczenie w stadzie nie może być zbyt wielkie. To dotyczy zarówno zwierząt wolnożyjących, które sobie żyją w stadach na określonym terenie, dotyczy to również zwierząt hodowlanych. W obiektach hodowlanych w różnych miejscach też mo, powinno być odpowiednie zagęszczenie zwierząt czyli tylko ty, tyle zwierząt, ile trzeba. Mniej więcej, prawidłowa ta wartość dla żubra to jest pół osobnika na kilometr kwadratowy. I tak to się y, oblicza. Y, oczywiście te zagrożenia środowiskowe przy zbyt dużym zagęszczeniu. no Też patrzy się na to, jak żubr, jak gdyby współżyje współ na określonym terenie z innymi gatunkami, też roślinożernymi. One też potrzebują y, pożywienia, też tego pożywienia. Pożywienia roślinnego. Czyli tutaj stwarzają się te problemy zbyt dużego zagęszczenia. Poza tym ta przebiegłość tego nicienia, powracając do, do telazji, przenoszony jest z osobnika na osobnika przez muchę, ale nie tylko jako takiego mechanicznego wektora czyli takiego wektora czyli mechanicznego czynnika transportującego z jednego żubra na drugiego tego nicienia. Ta mucha jest w cyklu rozwojowym tego, tego nicienia, bierze udział, czyli o, larwy, które, które ona wylizuje z oka mucha, dostają się też do jej organizmu, tam przechodzą pewne przekształcenia i potem jak mucha leci do innego żubra, znów wylizuje larwy, które są w jego y, oku, czy w worku spojówkowym, to wtedy poprzez tą ssawkę wprowadza też te larwy, które roz, inwazyjne, które się rozwijają w jej, organizmie, Więc to jest jakby ta mucha, bo to jest też ogromny, o, o, ogromne zagrożenie a tych much w bieszczadach jest bardzo dużo. Takie wytworzyły się warunki klimatyczne na tym terenie takie są w ogóle warunki, że w, w okresie no, już nieco cieplejszych temperatur muchy się rozwijają. Ktoś... I nie da się ich wyeliminować? Nie się da środowisko. się. My nie jesteśmy, zwalczając choroby zakaźne różnego typu zwierząt wolnożyjących, My nie jesteśmy w stanie walczyć z przyrodą, z tym, co jest naturalne w przyrodzie. Mucha jest naturalnym czynnikiem y, przyrody, środowiska. No, ktoś mógłby powiedzieć, że telazjoza, telazja również jest naturalnym. Oczywiście. Elementem. I nie jest problemem występowanie pojedynczych zwierząt y, zarażonych tym, tym pasożytem, bo te, te, te z, m, zarażenia u żubrów. Już w różnych ośrodkach u pojedynczych osobników, a nawet u kilku osobników w określonych ośrodkach, my, my zauważyliśmy ładnych parę lat temu. Ale nie stworzyło się takie, my to nazywamy epidemiolodzy, epizocjolodzy, czyli osoby, które zajmują się chorob, szerzeniem się chorób zakaźnych, inwazyjnych wśród zwierząt, że stworzył się na terenie Bieszczat już bardzo duży rezerwuar nicienia. Czyli jest bardzo wiele, już stosunkowo dużo zwierząt, bo dużo jest już tych zwierząt zarażonych. One sobie nawzajem przekazują zarażenie, a przy y, określonych zachowaniach żubrów, szczególnie panów, którzy sobie krążą między stadami, no to jest możliwość przeniesienia tego zarażenia na całą populację zachodnią. Albo również przeniesienia później, bo tam są też migracje żubrów między populacją zachodnią a wschodnią, na właściwie całą populację żubrów w Bieszczadach. Tak jak powiedzieliśmy, to jest 600 żubrów, powinno być ich tam wedle tych parametrów ekologicznych no znacznie, znacznie mniej. Więc to jest zjawisko niezwykle groźne. Stworzył się tak, w taką sytuację nazywamy rezerwuarem czynnika etiologicznego, czyli. Odpowiedzialnego za określoną chorobę, w tym przypadku telazja, te, ten nicień telazja, odpowiedzialny za, za telaziozę. I to już jest sytuacja do ingerencji. To nie jest sytuacja do biernego przyglądania się i liczenia na to, że natura sama sobie z tym zjawiskiem poradzi. A My, jaki byłby scenariusz, gdybyśmy zostawili te żubry? Scenariusz fatalny. Y, Niestety nas, nas przeraża, i stąd, stąd ta decyzja i przemyślenia co do sposobu zahamowania. Zahamowania na razie, my nie, 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 nie dajemy gwarancji stuprocentowej. Zahamujemy na razie tą, tą inwazję. No, różne rzeczy by się działy. Wiemy, że jeden osobnik zarażony zaraża cztery osobniki w ciągu, w, w ciągu roku. Ale wiadomo, że te cztery, już kolejne, znów cztery i tak dalej. Z naszych wyliczeń wynika, że, że niestety bez ingerencji dwa w ciągu dwóch lat może przestać istnieć populacja zachodnia żubrów, czyli jest ponad 200, 200 żubrów. Także to jest, strata, st to jest strata niepowetowana. Poza tym mamy w ogóle w zwalczaniu chorób zakaźnych, nie tylko zwią związanych z pasożytami, ale także z bakteriami, wirusami. Według tych metod, które, się, które stosuje się na świecie, trzeba w odpowiednim momencie dokonać zmniejszenia populacji zwierząt zaka zarażonych, zakażonych, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wzajemnych kontaktów i wzajemnego przekazywania czynnika. I najlepiej to zrobić w tym momencie, kiedy te straty związane z naszą ingerencją. No, niestety, w tym przypadku odstrzeleniem żubrów są jak najmniejsze i mamy tą sytuację w tej chwili. Mamy w sposób jednoznaczny zdiagno zdiagnozowanych 40 osobników z zaawansowanymi zmianami telazjozy. One muszą być zaawansowane, dlatego że to nie jest tak łatwo skontaktować się z dzikim zwierzęciem. To są zawsze obserwacje z, pewnej, z pewnego dystansu bardzo utrudnione. I jeśli my widzimy te objawy, a za chwilę powiem, jakie to są objawy, bo to też jest sprawa bardzo, bardzo powiedziałbym nas nurtująca, bo to jest drastyczne obniżenie w ogóle warunków życia zwierzęta, zwierzęcia, jego cierpienie i tak dalej. I mamy taką sytuację, mamy 40 osobników, mamy wszystko jeszcze ograniczone do pewnej grupy zwierząt w populacji zachodniej odizolowanej od populacji wschodniej, to te zwierzęta też jeszcze są dosyć wyizolowane w ramach populacji zachodniej. I to jest ten moment, w którym należy, należy podjąć działanie. No bo strata będzie jak najmniejsza. To nie jest duża strata. Stratą jest oczywiście życie każdego żubra. I to sobie zdajemy sprawę i żaden lekarz weterynarii, specjalista chorób nieudomowionych, no... Nie powie inaczej. Nie powie inaczej. Ale są, żeby uratować populację bieszczadzką liczącą, bo tak trzeba powiedzieć o całej populacji liczącą 600 osobników, a pewnie już będzie niedługo więcej, czy jest już więcej, to musimy ponieść, ponieść taką powiedziałbym ofiarę. Trzeba podkreślić, że żubry populacji tej bieszczadzkiej to są żubry z linii... To jest nizinno, nizinno kaukaskiej tak. czyli białowiesko kaukaskiej, bo podjęto w pewnym okresie decyzję, żeby nie łączyć tych dwóch linii, czyli nie przenosi się żubrów, nie wiem, z Bieszczad do Białowieży, czy z Białowieży do bie, Bieszczady, dlatego że to są trochę inne linie w ramach te, tego samego y, tego samego gatunku. Stąd też przenoszenie czy transport żubrów z Bieszczadk w inne miejsca w Polsce nie załatwi nam sprawy, ponieważ to są inne linie tak, genetyczne. to także utrudnia, utrudnia tego typu rozprzestrzenienie tych, tych żubrów. I to nie jest, to z punktu widzenia populacyjnego, podkreślam tylko z tego punktu widzenia, bo żal każdego żubra, to nie jest strata ogromna w tym momencie, dlatego że to jest do odrobienia w ciągu roku, w sensie liczebności, liczebności populacji, a jeszcze biorąc pod uwagę zbyt duże zagęszczenie żubrów. I to jednoznacznie podkreślę. Z punktu widzenia epizootiologicznego, epizootologia to jest nauka o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, to jest sytuacja też bardzo groźna. Więc to nawet z tego punktu widzenia. Jest element, jak gdyby w tym, w, tym, w tym niedobrym zdarzeniu, które musi się dokonać, żeby zatrzymać inwazję, jest to sprzyjające też rozgęszczeniu tej populacji bieszczackiej, co będzie w ogóle sprzyjało zdrowiu tych zwierząt. Czyli taki dylemat wagonika: musimy poświęcić kilka osobników, żeby ratować całą populację. Tak, i mamy w tym zakresie w bieszczadach również pozytywne. Pozytywne doświadczenia, ponieważ ja uczestniczyłem, od, czy uczestniczę, bo nadal jest monitoring od, od mniej więcej od 1996 roku, w zwalczaniu najpierw, a teraz monitorowaniu stad żubrów w Bieszczadach na obecność prątka gruźlicy, mykobakterium Capre, taki prątek, zresztą groźny też dla ludzi, bo to jest czynnik odzwierzęcy. I w 2011 roku mieliśmy bardzo groźną sytuację na terenie Bieszczać, ale podobną było stado 24 żubrów, ale też zauważyliśmy, że w pewnym momencie one są odizolowane od innych stad. Warunki geograficzne też je izolują, i też dokonano wtedy, aby nie rozprzestrzenić zakażenia w ogóle w populacji bieszczadzkiej, dokonano także eliminacji tych. tych 24 żubrów na podstawie obserwacji leśników, lekarzy bardzo intensywnej obserwacji, czy może być podejrzenie, że te zwierzęta są zakażone. I były wątpliwości było szereg pytań. A skąd wy wiecie? Skąd wy wiecie? No, no wiemy, wiemy więcej, jakie są objawy, co możemy podejrzewać. 23 osobniki z tych żubrów yy, miały. Z, po odstrzeleniu zmiany anatomopatologiczne, czyli zmiany te dotyczące narządów, węzłów chłonnych i tak dalej, charakterystyczne dla gruźlicy, czyli ci ciężkie zmiany destrukcyjne tych wszystkich narządów. Jeden osobnik nie miał, ale również po pobraniu po do izolacji materiału biologicznego okazał się zakażony, zakażony prądkiem, także Ci, którzy pracują od wielu lat w Bieszczadach, prowadzą monitoring zdrowia żubrów w Bieszczadach, mają naprawdę ogromne doświadczenie w obserwowaniu tych zwierząt. Praktycznie nie popełniają błędów co do diagnozowania jakichś zaburzeń zdrowotnych różnych u określonych zwierząt. To jest, powiedziałbym, pod kątem monitoringu zdrowia żubrów wzorowo prowadzona populacja. I zgodnie z wydaną decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyznaczony pracownik, wyznaczony przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, który ma odpowiednie uprawnienia i odpowiednią wiedzę, będzie dokonywał tych odstrzałów do końca bieżącego roku. Jakie to są objawy, na które ten człowiek będzie zwracał uwagę? Więc ten, ta osoba, która no będzie musiała wykonać to, to, to zadanie, to, je, to on jest otoczony wieloma specjalistami. Zanim y, będzie decyzja o dokonaniu odstrzału określonego żubra, to y, no będzie ten żub ściśle określony, gdzie wiadomo, że to jest ten, który, u którego wcześniej zaobserwowano charakterystyczne objawy telazjozy. One, one u tych 40 żubrów są naprawdę bardzo zaawansowane. To są już w tej chwili stany y, ropne gałek ocznych, to jest całkowita ślepota. To jest w związku z tym szalone pobudzenie nerwowe, Niemoż chwiejność, brak równowagi, y, parcie na przeszkody. Y, to są często żubry, które też już y, w związku z tym, że nie widzą, cierpią. Nie mogą reagować na zagrożenia środowiskowe, też ulegały różnym wypadkom, yy, mają rany i tak dalej. Czyli to jest sprawa yy, jasna i oczywista, że określony żub, właśnie ten, yy, powinien, być, yy, powinien być odstrzelony. Ta choroba zresztą nie dotyczy tylko oczu. Tak jak na początku mówiłem, w tych stadiach już bardzo zaawansowanych, a my mamy tak, to są już żubry ze stadiami zaawansowanymi, to jest, og ogóln, to jest choroba całego organizmu. To, czyli żub nie pobiera pożywienia, chudnie, jest osłabiony, bardzo źle wygląda, jego waga jest, jest niska. Czyli choroba ogólnoustrojowa. ogólnoustrojowa. Przypominam, że żub zdrowy, samiec to jest nawet 700 kg, samica to jest nawet ponad 400 kg, a to widać od razu, że coś jest nie tak, a jednocześnie występują te zmiany w oczach. Oczywiście widać. W tej chwili to są już zmiany ropne. Wcześniej to mogło, to mogło być takie zamgławienie gałek ocznych, wrzody rogówki, czyli wrzody takie dotyczące powierzchni oczu, wypływy różnego rodzaju, najpierw śluzowe, potem ropne. No to jest bardzo nieprzyjemnie wygląda. Dochodzi do bardzo nieprzyjemnych. Takich scen obserwowanych przez, przez leśników, przez lekarzy weterynarii, czyli jest tak silny ból tych gałek ocznych, że dochodzi do prób samoamputacji gałki ocznej, czyli ocierania do tego czasu o drzewo, o jakieś krzaki i tak dalej tej gałki ocznej, aż, on, aż dochodzi do autoamputacji, wyrwania jej. Zwierzę tak, tak właśnie reaguje na to, na to cierpienie. Także są to drastycznie jest obniżone. Jak gdyby no, komfort życia, my to nazywamy dobrostan życia żubra. Drastycznie. To jest cierpiące, umierające zwierzę. Odstrzał to jest jedyne, co możemy dla tych zwierząt zrobić. Niestety tak. A czy. Bo takie też komentarze w internecie się pojawiały. Czy nie ma szans, żeby nawet jakoś eksperymentalnie spróbować wyleczyć te zwierzęta? Już pan profesor na początku powiedział, że to są zwierzęta dzikie, w związku z czym i trudno je znaleźć w terenie, wytropić i trudno wyobrazić sobie, że ten zwierz byłby odławiany do lecznicy, podawane mu by były krople czy jakieś środki odrobaczające. To nie jest. To żubra nie przyprowadzimy, tak użyję takiego porównania na smyczy, tak jak swojego psa, czy przyniesiemy w klatce kota do lekarza, weterynarii. Na, I tego wolno żyjącego, i, i również tego, który jest w zagrodzie, to nie jest oswojone zwierzę. To jest charakterystyczne dla żubrów, bo wiele, wiele gatunków inaczej reaguje, jak są blisko, długi czas człowieka. Wiedzą, widzą, że dba o, o, o nie i tak dalej. To są te same osoby. Tu nie, tu mamy cały czas dzikie, dzikie zwierzę. Immobilizacja. Immobilizacja to jest użycie specjalnej broni do, do uśpienia na w krótko, krótki czas zwierzęcia, do wykonania pewnych zabiegów, czy też przeniesienia w inne miejsce zwierzęcia. Jeśli chodzi o zwierzęcia, zwierzęta dzikie, w ich naturalnym środowisku, nawet jeśli chodzi o żubry, które są dużymi zwierzętami, jest największy ssak tutaj w Europie, to jest to niezwykle trudne, nawet dla wybitnych fachowców. To nie jest takie łatwe. Strzał efektywny, taki, który daje nam pewność uśpienia zwierzęcia, i to jest, może być oddany no, maksymalnie do 60 metrów z takiej odległości. To jest odległość, Trudna do uzyskania u żubrów, które w wyjątkowych sytuacjach jest do utrzymania, i pojedyncze imobilizacje u żubrów się odbywają choćby po to, żeby założyć obroże telemetryczne i tak dalej. Ale to są pojedyncze sztuki, i, to, i wykorzystywane są jakieś specyficzne okoliczności. Nie wiem, żubr przyjdzie do zagrody, coś tam niszczy i tak dalej. Gdzieś za, znajdzie się w takim miejscu, gdzie możemy strzelić. Oczywiście imobilizacje są łatwiejsze w zagrodach, u tych żubrów w zagrodach. Tam można je. Oczywiście, przeprowadzić. Ale to jest zwierzę, nie można, nie wyleczy się tego schorzenia jednorazowym podaniem leku do gałki ocznej, czy też jednorazowym jednocześnie podaniem drogą parenteralną, czyli poprzez różne zastrzyki domięśniowe i inne, czynnika, który zwalcza nicienia. Takie, takie leki mamy. I u bydła. Stosowanie różnych zakropleń, aerozoli do oczu przy leczeniu tej choroby, czy, czy nawet iniekcji jest stosowane, ale nawet u bydła, które stoi y, każda krowa na swoim stanowisku i tak dalej, to jest w, tylko w pewnym procencie skuteczne leczenie. U innych zwierząt przechodzi to w fazę przewlekłą i niestety kończy, nie, nie, jest niewyleczalny. Czyli nawet jeśli byśmy mieli taką sytuację, żeśmy żubra postawili w jednym miejscu i, i nie wiem, ktoś mógłby do niego podchodzić, też to by nie musiało się skończyć sukcesem. Ale my nie mamy takiej możliwości. My możemy wykonać pojedyncze imobilizacje, obejrzeć, i tak robiliśmy, obejrzeć jakie to są zmiany, z czego wynikają, pobrać materiał, nawet zadać tam lek, żeby mu jak gdyby być może się trochę coś polepszy, ale nie jesteśmy w stanie, co. Co nie wiem co tydzień wykonywać imobilizacji. To jest ciężkie zwierzę, i sama, które samym swoim ciałem dusi, jakby przyciska płuca, są zaburzenia krążenia i tak dalej, nie może być zbyt długo usypiane. To są bardzo krótkie okresy i jest niemożliwe, szczególnie w dzikiej populacji nie ma dojścia ciągłej imobilizacji i podawanie leków. To jest, to jest absolutnie wykluczone w ten sposób my, my musimy szybko wyeliminować rezerwuar. A to jest w ogóle niemożliwe, także to, to jest teoria. Praktyka jest taka, że nie możemy takich metod zastosować u zwierząt dzikich, u zwierząt wolnożyjących. Oczywiście w zagrodach, i to było do tej pory też wykonywane, pewne imobilizacje po to, żeby obejrzeć, jak, jak to wszystko wygląda, zadać leki, i tak zobaczyć, czy jest efekt po jakimś czasie, po, u pojedynczych zwierząt takie zabiegi były wykonywane, ale to jest możliwe tylko u pojedynczych zwierząt. My mamy, tak jak powiedziałem, ten rezerwuar dużą liczbę zwierząt, o których już jest, już są objawy, ale jeszcze to jest ten moment, że tych zwierząt nie jest zbyt wiele. Poza tym muszę powiedzieć o jednym. To są te zwierzęta, o których już pokazały się objawy. Mamy na pewno o wiele więcej zwierząt, które są w tak zwanym okresie inkubacji, czyli w momencie od momentu zarażenia przez nie cienia, do momentu pokazania się pierwszych objawów, a to jest często dosyć długi, y, długi y, czas. I jednoznacznie trzeba powiedzieć, że y, nawet kiedy wyeliminujemy te 40 żubrów, to potem również jakieś pojedyncze żubry będą się objawiały nam z bardzo, z bardzo zaawansowanymi właśnie tymi objawami. I też trzeba będzie podejmować decyzje co do tych y, zwierząt. Przykra praca przed państwem, ale chciałam jeszcze zapytać, czy telazjoza była obserwowana też w innych stadach, w Polsce, chociażby tak, tak. Była obserwowana, ale były to. I są to przypadki u pojedynczych, u pojedynczych zwierząt. Najczęściej zauważaliśmy tą chorobę, czy też, czy też mogliśmy wyizolować ten, ten nicień i stwierdzić, że to jest zioza, jeśli były eliminacje zwierząt z innych powodów, bo również bywają eliminacje z innych powodów, przede wszystkim urazów, jakichś innych schorzeń, że zwierzę też musi być wyeliminowane. Tu jeszcze raz powtórzę, że problemem nie jest to, że mamy tego nicienia w bieszczadach. Problemem jest to, jaki, że stworzył się ten rezerwuar, czyli wiele zwierząt przekazujących sobie zarażenie, i, i, i możliwe jest rozprowadzenie zarażenia w ogóle na całe, na całe stado. I tu już trzeba w sposób czynny, czynny reagować. Bo w ogóle nie jest problemem, my w swoich działaniach nie możemy walczyć z przyrodą, z naturą. Różne czynniki bakteryjne. Pasożytnicze znajdują się w naturze. Gdzieś tam ktoś stwierdzi zwierzę z takim, ta, takim czynnikiem zakażone, czy takim robakiem zarażone. Jeśli zakażenie to raczej bakteryjne, wirusowe, zarażenie to jest zarażenie czynnikiem tym pasożytniczym. Ale jeśli to są pojedyncze przypadki, jeśli nie tworzy się właśnie ten rezerwuar, to nie jest problem. Z tym natura sobie generalnie sama. Sama poradzi, i to jest raczej tylko wtedy obserwacja, monitoring. Ale jeśli w pewnym momencie tworzy się rezerwuar, szczególnie wobec takiego gatunku, za który wzięliśmy odpowiedzialność, żeśmy ten gatunek restytuowali, wprowadzali nawet na tereny, na których go nie było naturalnie, to no musimy w sposób czynny zadziałać, żeby nie zmarnować naszej pracy. W latach 50. mieliśmy pryszczyce w stadach żubrów w Polsce, która zniszczyła cały dorobek kilkudziesięciu lat restytucji i gatunku i od nowa ta restytucja się zaczynała. Straszny wirus, którego się bardzo i teraz boimy, jeśli on by się gdzieś tutaj yy, pojawił. No więc mamy te doświadczenia z gruźlicą, bardzo dobre. To już jest dziesiąty rok, nie ma ani jednego przypadku gruźlicy u żubrów w Bieszczadach. Szybka, zdecydowana akcja, ale mamy negatywny przykład z tych samych żubrów, z tych samych Bieszczad. Rok 90. 6. Pierwsze przypadki gruźlicy u żubrów w bieszczadach. My, epizocjolodzy, rekomendujemy likwidację stada kilkunastu żubrów, u których wystąpiły przypadki. Nie jest podjęta taka decyzja. Nie jest podjęta z różnych względów. I gruźlica rozchodzi się po całych bieszczadach potem powstaje jeszcze ten rezerwuar, który niszczymy i dopiero w, po tylu latach jesteśmy w stanie uwolnić Bieszczady od gruźlicy, gruźlicy bydlęcej, bo ona się tak zna gruźlica bydlęca u żubrów. Bo gruźlica u bydła to jest gruźlica, która występuje u bydła, czyli u krów i tak dalej, a mhm. jeśli się na, używa nazwy gruźlica bydlęca, to znaczy, że ona jest wywołana czynnikiem bardzo charakterystycznym dla bydła, ale u innego gatunku, takiego jak na przykład jakim jest żubr. Czyli szybka reakcja to jest jedyne, co, co można w tej chwili zrobić, a z uwagi na to, jak cennym gatunkiem i z, jaką, z jakim trudem um, uratowanym praktycznie od zagłady, um, jak żubr, to musimy podejmować czasem trudne, ostateczne decyzje, które doprowadzą do tego, że ochronimy całą populację. Um, mam nadzieję, że takich sytuacji będzie mniej, te żubry będą. Nabywały naturalnej odporności na wszelkie y, choroby. Y, będziemy obserwować, co się dzieje w bieszczadach, i bardzo, Panie Profesorze, dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za wyjaśnienie nam tych takich dosyć trudnych kwestii. Mam nadzieję, że nasi słuchacze y, zrozumieli, że to jest jedyny, jedyny sposób. A jeśli nie, jeśli chcecie o coś dopytać, zapraszam na grupę Między Drzewami Podcast na Facebooku. I y, y, cóż, życzmy sobie powodzenia i. Wszystkiego dobrego dla naszych milusińskich żłobów. Życzmy sobie powodzenia i, i sobie, i specjalistom wszystkim, którzy będą przeprowadzali tą akcję. Życzę powodzenia i nam wszystkim powodzenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.